Siema wszystkim, ogłoszenia parafialne numer 2. Słuchajcie, dzisiaj dostałem paczkę, w zasadzie dwie. Paczka numer 1, takie gabaryty, widzicie? I paczka numer 2. Jaki jest problem? Taki, że w tej, jakby nie patrzeć, całkiem sporej paczce siedzi jeden mały procesor do płyty głównej komputerowej. A w tej paczce siedzi laptop. Kolejny raz trafiła się sytuacja, kiedy ktoś do nas przysłał laptopa. I co dalej? Ta paczka jest zgnieciona. Generalnie tutaj poddała się, widzicie to? Więc jest lipa. Ja jeszcze jej nie otwierałem. Pokażę Wam wszystkim, co się może zadziać z urządzeniem. Mam nadzieję, że jest oczywiście całe, nieuszkodzone. Ale kurde, nie podoba mi się ten temat. Dlatego nagrywam kolejny raz taki materiał, bo to jest, jakby powiedzieć, kiepski żart. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Będę uczulał. To jest Wasz sprzęt, to są Wasze pieniądze. Używajcie tego, zanim spakujecie, zanim wyślecie temat, towar. Bo kurde, no po co tak? Po co? Tu jest zapewne laptop. Dobra. O, jak go zawinięty. Ale fajny kolor, szmatki. I zaraz zobaczymy. MacBook. Już widzę sreberko. MacBook. Nie. Nie. Laptop HP. I czy on jest cały? Komisyjnie przy Was rozpakowałem. I chcę Wam pokazać. Sprawdźmy, jak matryca. Nawet przeżył. Słuchajcie, matryca jest cała. Nie widać pęknięcia. Ja nie znam usterki laptopa. Zapewne jest martwy. No coś tam się z nim złego zadziało. Bo to jest na i5, 8 generacji. Może tego nawet nie widać. Ale generalnie chodzi o to, że jakie jest ryzyko przy wysyłaniu laptopa w tak małym kartoniku. I dla przykładu teraz cyk. Otworzymy sobie szybko ten karton. I zobaczcie. Jeden procesor, tak jak wspominałem. Trochę się będę musiał z tym namęczyć. To jest karton. Jeszcze wypełnienie. Jest faktura, sklep, to jakiś sklep z Wrocławia. Jest moje maleństwo, nowy procesor do mojego nowego komputera. Nowe materiały będą na tym procesorze, ale to jest bydle. I to jest i9 10900. XE, Extreme Edition. Także widzicie, taki procesor w tak wielkim kartonie. I tego właśnie oczekuję od Was. Dużych kartonów, a nie małych pudełeczek. Właśnie jak to, które przed chwilą było tutaj na blacie. Więc tyle. I mam nadzieję, że więcej nas to nie spotka, bo pamiętajcie, nie będzie żadnej reklamacji i zgłoszenia do firmy kurierskiej A, B, C czy D, żeby zgłosić, bo laptop jest, dajmy na to, trześnięty na rogu z tej strony czy z tamtej, czy matryca pękła. Nie, na to nie ma gwarancji. Sprzęt został źle zapakowany. Więc pamiętajcie, to jest Wasz sprzęt, Wasze pieniądze. Tyle. Do następnego. Hej.